Dobra, następna lekcja, którą się zajmiemy, będzie zasadniczo podobna i nawiązująca do tej wcześniejszej odnośnie obcowania z dwoma strunami i obchodzenia się z tym. Jednak to się dotyczy generalnie całego grania na gitarze, z wszystkimi rzeczami, które robimy. Chodzi tutaj o tłumienie, jakby wyławianie dźwięków, które mamy uderzyć na przesterze. Wyławianie dźwięków, które mamy uderzyć, zagrać spośród tych wszystkich strun, które mamy. Mamy 6, 7, 8 strun, w zależności od gitary. I teraz musimy to wszystko wyłowić, żeby fajnie zabrzmiało. Dobra, czyli teraz tłumienie, czy wyławianie strun za pomocą tłumienia. Do tego mamy, służą nam dwie rzeczy, właściwie dwie nasze ręce. Jeden rodzaj tłumienia, który na pewno stosujecie, to jest ten PM, palm muting, czyli tłumienie tutaj nadgarstkiem, w tym miejscu. To od tego, odnośnie tego była osobna lekcja. Druga rzecz to było tłumienie tutaj palcami. Na pewno odnośnie tego też była lekcja. A teraz spróbuję poruszyć temat, jak to jest, jak to robić tłumienie równoczesne, podwójne tłumienie, można tak powiedzieć. Jeśli na przykład mam jakiś riff na przesterze, na przykład coś takiego. Teraz, jak się za to przyjrzeć już tak w zwolnionym tempie, to zauważcie, że mam, jeśli tutaj mam motyw, od którego zaczynałem, struna 5, 4, 3, 5, 7, 7. I teraz zauważcie taki jeden myk. Palcem pierwszym robię coś takiego, że go kładę na gryfie. Widzicie, on leży. Niektórzy robią tak, że trzymają ta w ten sposób, tak jakby mając taki nawyk, żeby z grania może na klasycznej czy akustycznej, żeby nie uderzyć w pozostałe struny cienkie, które tutaj mamy. Jeśli ja to zrobiłbym teraz, brzmią mi teraz pozostałe struny, bo te które naciskałem, zabrałem. I żeby wytłumić te pozostałe, to akurat w tym wypadku dwie najcieńsze struny, strunę E i B, czy tam H, zależy jak to tam używacie, to po prostu sobie kładę ten palec i on generalnie robi coś takiego. Teraz jak sobie przyjadę 5, 7, 7 i jakby te X-y tutaj, można powiedzieć, na tych strunach. Uwaga. Słychać było tylko 5-7-7, które miałem zagrać. Teraz możecie powiedzieć, no dobra, frajerze, ale zostały jeszcze u ciebie dwie najgrubsze, cwaniaczku, bo kupiłeś sobie siódemkę. No to masz jeszcze dwie najgrubsze. No to teraz jest coś takiego, że tym palcem, znowu ten pierwszy palec, dotykam struny sąsiadującej, najbliższej. Dotykam, ale tak, żeby nie zabrzmiała. Czyli znowu robię... Znowu robię taki X tym palcem. Została to oczywiście siódma struna, którą no już nijak nie dam rady wytłumić. Bez sensu byłoby kładzenie i tutaj robienie, pokazywanie komuś fuck you, ponieważ to już nie za bardzo ta ręka jakby może tak funkcjonować w tym układzie. Tutaj już do najgrubszej struny, do tej siódmej, czy tam ewentualnie jak zagracie inny riff na cieńszej strunie, to też nam zostanie więcej tutaj na górze. To używam po prostu nadgarstka. Nadgarstek z kolei tłumi najgrubszą strunę, tą, która nie była tłumiona wcześniej, no i też pozostałe struny, które muszę tłumić, ponieważ te, które mają wybrzmieć, te 5-7-7, one też muszą być tłumione, ponieważ wypuszczone tak luźno brzmią też trochę kijowo. No i teraz zobaczcie, jak to... strunę, jak uderzę pustą, to wiadomo, że będzie najgrubszą, będzie brzęczeć.
troszeczkę tutaj przekolowałem, ale generalnie ta zasada tego tłumienia dotyczy się wszędzie. W każdym razie, żebyście widzieli, żeby pierwszy palec kładł się na największej liczbie strun, że tak można powiedzieć, czyli robienie, można powiedzieć, takiej poprzeczki bara, ale nie dociskających, tak żeby nie było słychać tych dźwięków. No i tłumienie nadgarstkiem, które już tam pewnie macie opanowane. W każdym razie to jest taki fajny sposób na to tłumienie i... No i myślę, że taki dosyć niezawodny. Wiadomo, każdy może ma jakiś inny sposób, ale generalnie czy tam głównie to jest takim głównym motywem, który się używa podczas tłumienia, no bo właściwie nie mamy nic więcej. Czasem są ludzie, którzy sobie zakładają gumkę tutaj na gryfie, ale to jest przy już graniu arpeggio, czy graniu po prostu takim, gdzie mamy ona. Takie napieprzanie, więc żeby nie używać sobie ręki, nie zajmować, to sobie kładę gumkę. Dobra, myślę, że to tyle. Jakby co, to znowu też krzyczcie albo zadawajcie nowe pytania. Dobra, na razie, skończymy. Subskrybujcie kanalik.